Ta nowa książka to jest w zasadzie trzecia część tej mojej trylogii śląskiej, sagi śląskiej. Nosi tytuł Koleje losu i sięgam w niej do początków rodziny Szlosarków, która właściwie przez wszystkie trzy części jest taką wiodącą rodziną. Poznajemy, jaki był początek tej rodziny, skąd się wzięli tutaj na Śląsku, w naszych regionach. No i doprowadzam ich dzieje aż po czasy końca XX wieku. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. W tej części zostawiłem pewną furtkę, którą mam nadzieję rozwinę. Nie mówię, że to będzie w przyszłym roku, bo zawsze tak rok do roku przez te trzy ostatnie lata te książki się ukazywały. Także sądzę, że coś będzie, ale na razie przygotowuję coś innego, taką historię sensacyjną, właściwie kryminalną, związaną z Świętochłowicami, której akcja toczy się w latach 70. XX wieku. Właśnie, pana powieści są osadzone w tych realiach typowo śląskich. I świętochłowiczanie, i mieszkańcy pobliskich okolicznych miast znajdą tutaj pewne takie smaczki odniesienia do najbliższego otoczenia. Na pewno. Jestem stąd, te miejsca mi są bliskie. Zresztą we wszystkich książkach, jeżeli piszę o jakiejś miejscowości, jakimś regionie, czy w kraju, czy za granicą, to są miejsca, które ja osobiście zwiedziłem, gdzie byłem. Także jak młodzież mówi, nie wciskam ciemnoty. Po prostu jest tak rzeczywiście, jak było.